Dzień dobry Państwu, witamy w rozmowie Echa24. W studiu witamy pana Roberta Suligowskiego, współprzewodniczącego Partii Zieloni we Wrocławiu, a także radnego osiedlowego z Leśnicy. Tak, z Leśnicy. Dzień dobry, witam z Państwa. Z Leśnicy nie tylko, bo tam jest kilka No, Leśnica to jest jedno z największych osiedli Wrocławia. A Marszowice tam wchodzą w skład tego? Tak, i Marszowice, i wchodzą Stabłowice, i Złotniki, i szereg mniejszych osad. Czyli to nie jest tam, gdzie trójka kiedyś dojeżdżała na pętlę, tylko tam ta okolica? Nie, to jest obszarowo to jest bardzo duże osiedle między Maślicami, Praczami Odrzeńskimi, a Jerzmanowem. To jest ogromny kawał terenu z ogromnymi problemami różnymi. Także zapomniany przez miasto Wrocław niestety w dużej mierze. No właśnie, jest pan od niedawna, w zasadzie od kilku miesięcy radnym osiedlowym z tego obszaru miasta. I z czym borykają się najbardziej mieszkańcy? Myśmy kandydowali do tej rady po to, żeby Leśnicę zmienić i przede wszystkim też otworzyć oczy Wrocławia na problemy Leśnicy. To jest ponad 30 tysięcy osób. No, mamy problemy najróżniejsze, takie można powiedzieć nietypowe dla aglomeracji miejskiej, jak brak kanalizacji, wylewanie ścieków do rowów melioracyjnych, stawów w Parku Leśnickim, do rzeki Bystrzycy, smród wiążący się z tym, zdewastowana infrastruktura sportowa, brak sensownego boiska na Leśnicy, na którym dzieci mogłyby ze sztucznym oświetleniem trenować wieczorami w swoich klubach. Aż wstyd, kiedy przyjeżdżają do nas drużyny spoza Leśnicy, często nie chcą grać na tym boisku, bo są dziury, bo jest niebezpiecznie, bo jest ciemno. Także to są typowe bolączki. Mamy jako chyba jedyne osiedle we Wrocławiu wzrost przestępczości aż o 8% i rzeczywiście problem przestępczości na Leśnicy rośnie. To nie są tylko kradzieże, to są akty wandalizmu, to są gwałty. Tak? I ulica Dolnobrzeska jest na liście 15 najbardziej niebezpiecznych ulic Wrocławia według statystyk policyjnych. Także mamy naprawdę bardzo dużo różnorodnych problemów i liczymy na to, że uda się wreszcie takie otwarcie dla Leśnicy we Wrocławiu zrobić. Ja jeden, że panu przerwę, bo jeden z tych problemów akurat znam, bo pisałem o tym w Super Ekspresie artykuł, mianowicie o kanalizacji, a raczej jej braku. Bo tam, proszę państwa, w Leśnicy wygląda tak, że część mieszkańców ma takie jakby prywatne, jak to się mówi, ustępy chyba, tak? Rury kanalizacyjne. Rury które, nielegalnie przeprowadzone. Tak, które z domu, że tak powiem, wprowadzane są do pobliskich tam jeziorek, rzeczek, rowów i tak dalej. I to wszystko tam, te nieczystości spływają od lat, tak jest. Od lat tacy aktywiści, jak pan Robert, zgłaszają ten problem do Urzędu Miejskiego. No i z efektem jakim? Żadnym. Żadnym efektem, także często brakuje ulic zapowiedzianych dawno przez miasto z uzasadnieniem, że nie ma kanalizacji. Jak zrobimy kanalizację, to będzie ulica, natomiast nie ma ani kanalizacji, ani ulicy i ludzie od dziesiątek lat, bo to nie jest tak, powstają nowe osiedla we Wrocławiu, dla których jest budowane wszystko, przedszkola, żłobki, drogi nowoczesne, natomiast są ludzie we Wrocławiu na terenie miasta, którzy nie mają kanalizacji, nie mają utwardzonej drogi, żyją w błocie i w smrodzie i to jest po prostu wstyd w XXI wieku. Ale prezydent Sutrych, nie wiem, no wy się do niego zgłosiliście z tym problemem przecież, tak? Może nie bezpośrednio do niego, no ale przecież do gminy Wrocław, do Urzędu Miejskiego. No i co oni odpowiedzieli, no jest, że co? No, na dzisiaj jeszcze jest brak reakcji, tak? MPWiK informowało nas, że będzie prowadziło kontrolę tych nielegalnych odpływów i tak dalej. A później nie prowadzą. Natomiast no, minął rok, kiedy ja zgłosiłem to po raz pierwszy, i od tego roku problem trwa, Leśnica śmierdzi i to jest taki, proszę sobie wyobrazić, nie do wytrzymania mdławy smród, uryny i kału, który gnije w rowach melioracyjnych. Ludzie nie mogą otwierać okien, mieszkając przy tych śmierdzących kanałach. To jest po prostu niewyobrażalne. I to, że Europejska stolica kultury. No tak, może nie do końca. No właśnie, masakra. Nie, no, bo to jest straszne, co pan mówi. Mi się to w głowie nie mieści, że nikt z tym nic nie robi. Bo jeszcze, o ile rozumiem, takie osoby, które mają te nielegalne przyłącza, bo oni pewnie mają to od lat. Tak samo ludzie mają kopciuchy, tak? No trudno, jakby no, można ich winić, no ale jakby no mają, nie zmienią tego z dnia na dzień, tak? No ale żeby urząd nic nie robił, żeby MPWiK nic nie zrobiło, żeby nie było kontroli Straży Miejskiej, no przecież to się w głowie nie mieści, że to jest takie coś w XXI wieku we Wrocławiu. Proszę państwa, no, słyszą państwo, szkoda gadać. Mam nadzieję, że Urząd Miejski, Straż Miejska i MPWiK zainteresują się naprawdę problemem Leśnicy, bo to jest wstyd dla całego miasta, że takie rzeczy tam się dzieją.
dzieje się niedobrze według Roberta Suligowskiego również na Jarmarku Bożonarodzeniowym. No, jeżeli obserwujemy sytuację, w której tłumy ludzi bez żadnych zabezpieczeń, maseczek, stoją w kolejkach, piją razem grzane wino, bawią się i tańczą w sytuacji, kiedy czwarta fala jest tak naprawdę na górce. 500 osób dziennie umiera. 500, 600, nie wiemy ile osób umiera tak naprawdę, bo to dopiero będzie widać po statystykach realnie zgonów nadmiarowych, bo to, czy lekarz potwierdził, że to był zgon covidowy, czy nie, to dopiero wyjdzie, jak wyszło w zeszłym roku, kiedy się dowiedzieliśmy, że umarło o kilkadziesiąt tysięcy osób więcej niż normalnie. I to jest realna liczba, która mówi o tym, ile osób umiera przez COVID, bo to nie jest tylko sam COVID, to jest paraliż służby zdrowia, gdzie osoby chore na COVID trafiają, zabierając oczywiście przez to miejsca pacjentom onkologicznym i różnym innym pacjentom, którzy mają chociażby zawałowcom, tak, czy osobom tak. z udarami, gdzie służba zdrowia po prostu nie będzie w stanie tej ilości osób obsłużyć i uważam, że to nie jest czas na to, żebyśmy pili wino i bawili się na rynku i tańczyli razem, a pan prezydent też nie powinien robić sobie zdjęć bez maseczki na tego rodzaju festynach, bo to nie zachęca do tego, żeby się zabezpieczać. No to zachęca do tego, żeby tam przyjść i zrobić sobie zdjęcie z panem prezydentem. Zresztą to nie tylko pan tutaj skarcił prezydenta Jacka Sutryka, bo też przecież skrytykowała go elegancko, ale jednak jednoznacznie Barbara Zdrojewska, prawda? Rozumiem, że nie można zamknąć tego jarmarką, bo byłyby wielomilionowe szkody pewnie dla budżetu miasta, bo są umowy i tak dalej, no ale na litość boską można bardziej apelować o to, żeby właśnie chodzić tam w maseczce, jak już trzeba, dezynfekować ręce, trzymać dystans, a nie się przytulać i uśmiechać do zdjęcia, zachęcając tym do podobnych działań. No tutaj brakuje troszeczkę odpowiedzialności. A Partia Zieloni, zauważyłem, że tak właśnie punktuje Jacka Sutryka. Wy go chyba nie lubicie. To nie jest kwestia sympatii, bo to jest po prostu, staramy się merytorycznie działać we Wrocławiu i też wskazywać na problemy, które chcielibyśmy usuwać. No, gdyby pan prezydent miał czas i chciał się z nami spotkać i czy chciał z nami współpracować, to nie byłoby problemu. Natomiast sami widzimy, jak wygląda merytoryczna krytyka ze strony ratusza, tak? Polityka banowania osób, które na Facebooku krytykują działania Urzędu Miasta, tak? Czy też takie, no, powiedziałbym, obcesowe komentarze ze strony pana prezydenta, które się nie powinny nigdy pojawić w przestrzeni publicznej. No ale co, wy chcecie się spotkać z Jackiem Sutrykiem? Po co? Co wy chcecie zaproponować? Jest szereg działań, przede wszystkim jeżeli chodzi o Wrocław, no to oczywiście jest kwestia transportu zbiorowego. To są kwestie właśnie związane z inwestycjami w infrastrukturę, taką jak sieć kanalizacyjna. To są tematy związane z ochroną przyrody, ale też z przygotowaniem Wrocławia do zmian klimatycznych, które już są i które obserwujemy. Natomiast obserwujemy również gwałtowną ilość znikającej zielonej powierzchni w mieście. Tak? To nie są tylko pola uprawne, to są też łąki, często o charakterze naturowym. Wycina się drzewa, żeby budować nowe osiedla. Ja rozumiem potrzeby rozwoju, natomiast również powinniśmy pamiętać o tym, że ten rozwój ma być zrównoważony, a tej równowagi między przyrodą i potrzebami ludzi związanymi z tą przyrodą oraz zwierząt na terenie miasta, a rozwojem miasta i powierzchni mieszkalnej, tego balansu nie widać. Że tego nie widać, to jest generalnie przerażające. Ja na przykład nie za bardzo rozumiem, jak można było do tego dopuścić. To nie jest wina, zaznaczę, Jacka Sutryka, bo tak jest od wielu lat. Że buduje się osiedla, gdzie popadnie, do tych osiedli nie prowadzi komunikacja miejska żadna, też już nie mówię nawet o tramwaju, często autobus nawet nie dojeżdża. Nawalone jest tych budynków koło siebie, jak nie wiem, jak w jakichś przedmieściach Pekinu, wygląda to masakrycznie, ani jednego właśnie drzewa. No jak to jest możliwe, że to jest w ogóle wszystko zgodne z prawem? Bo mnie to zastanawia. No przecież to nie jest tak, że przychodzi deweloper i sobie buduje, gdzie chce, prawda? On dostaje zgody, pozwolenia. Miasto przede wszystkim kreuje przestrzeń poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Od lat krytykujemy politykę przestrzenną. Ale przepraszam, panie Robercie, no bo ja to rozumiem tak, że jest plan zagospodarowania przestrzennego, czyli na przykład Jagodno, tu możemy budować tam, nie wiem, do 40 metrów, prawda, budynki mieszkalne tam z płaskim dachem, załóżmy, tak? Ale w takim planie nie ma, kurczę, o tym, że ma być tam park na przykład. Znaczy, takie rzeczy mogą oczywiście się w planach miejscowych znaleźć. No mogą, ale się nie znajdują. Ale się nie znajdują. No właśnie. To, co jest przykre, to można powiedzieć, że komunistyczne planowanie z lat 70. i 80. zabudowy mieszkaniowej, jasne, że przy wszystkich deficytach jakościowych tej budowy i materiałowych było o niebo lepsze. Zawsze była planowana przychodnia, zawsze była planowana szkoła, był ośrodek zdrowia. No każde blokowisko takie jest. Dokładnie, spójrzmy
na Kozanów są zawsze są i boiska, i są zieleńce. Jest to miejsce, w którym chce się przebywać. Jagodno widziałem ostatnio zabudowę na polach wybudowanych, wybudowaną niedawno. Zobaczyłem płoty, którymi się poszczególne wspólnoty oddzielają. Absolutny brak jakiejś zieleni zorganizowanej. Nie wiem, gdzie ci ludzie mają chodzić na spacer z psem. Do centrum. Bo... Gdzie dzieci mają grać w piłkę, gdzie pójść z wózkiem, gdzie pojeździć na rowerze. Ja rozumiem, że jest park na Brochowie. Oczywiście można do niego się dostać, przeprawiając się przez bardzo, bardzo ruchliwą ulicę i idąc jednak daleki dystans. Także no tak. Nie tędy droga. Fatalne planowanie przestrzenne we Wrocławiu musi się zmienić. I już dzisiaj mamy takie sytuacje jak na Złotnikach czy na Leśnicy, gdzie powstają rzeczywiście nowe osiedla i tam miasto musi wytyczać nie jakiś skwerek, jedną bujankę, tylko tam musi powstawać kilkunasto, kilkudziesięciohektarowy zwarty obszar zieleni, gdzie rzeczywiście ludzie będą mogli odpocząć, zagrać w piłkę, rozłożyć koc i odpocząć. No ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że pan nie mówi jakichś nie wiadomo jak fantastycznych założeń, tylko że jak sobie pojeździmy po Wrocławiu, to zobaczymy sobie niemiecki Wrocław, gdzie jest to wszystko, o czym pan mówi, wszystko od A do Z, i zobaczymy komunistyczny Wrocław, gdzie również to wszystko jest, te bloki są obrzydliwe, prawda? Dokładnie. Jest ich brzydko, śmierdzi w bramach i tak dalej, ale tam jest szkoła, apteka, plac zabaw, parki, dobry dojazd i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy nowoczesne osiedla, które najczęściej są właśnie takie, jakie być nie powinny. No asfalt, beton i ściany, i mury, nic więcej nie ma. I płoty, które to wszystko odgradzają, tak żeby przebyć z miejsca w miejsce, trzeba obejść często kilometr. Wy możecie to zmienić jako nowa władza Wrocławia. Tak, i tak oczywiście będziemy się starać wpływ na tę politykę poprzez udział w wyborach do Rady Miejskiej i być może w wyborach prezydenckich również taki udział wziąć. No właśnie, bo chciałem zapytać, no bo trudno się spodziewać, żebyście poparli jako Zieloni prezydenta Sutryka. Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej tylko sytuacji. Ja sobie o tyle wyobrażam, że Małgorzata Tracz jest w Koalicji Obywatelskiej, która popiera. To nie ma znaczenia, ponieważ jesteśmy w koalicji w Sejmie, a nie w koalicji w Radzie Miejskiej. Nie startowaliśmy wspólnie. Pani posłanka Tracz startowała na prezydentkę Wrocławia w wyborach w 2018 roku i łączenie nas z panem prezydentem w tym zakresie nie ma żadnego uzasadnienia. Czyli Zieloni nie będą popierać prezydenta Sutryka i być może wystawią własnego kandydata, kandydatkę? Dokładnie, kandydatkę lub kandydata. Jak mówię, mam współprzewodniczącą Partii Zieloni we Wrocławiu, Julię Rokicką. Ja również jestem aktywny, jeżeli chodzi o politykę miejską i oczywiście wyobrażam sobie taką sytuację, w której któryś z nas stanie przeciwko panu prezydentowi w wyborach. I do Rady Miejskiej, to, bo tutaj jeszcze pewnie nie ustaliliście, tak, ale że do Rady Miejskiej będziecie mieli kandydatów, znaczy, to chyba jest już pewne. My jesteśmy gotowi, bo startowaliśmy przecież w 2018 roku, zarejestrowaliśmy listy we wszystkich okręgach. Jesteśmy w stanie samodzielnie startować i to udowodniliśmy 3 lata temu. I jeżeli taki będzie układ na scenie politycznej, w którym żadna z koalicji nie będzie nam pasować, no to wystartujemy po prostu samodzielnie jako Zieloni. A nie możecie się z Lewicą dogadać, bo wy macie podobne poglądy chyba. Czemu się pan śmieje? Wrocławska Lewica jest w bardzo dziwnej koalicji w Radzie Miejskiej, gdzie mamy bodajże 5 czy 6 byłych radnych Prawa i Sprawiedliwości, mamy radnych Platformy Obywatelskiej, mamy radnych Lewicy, także mamy bardzo ciekawą, progresywną koalicję, natomiast nie wydaje mi się, żeby Wrocławska Lewica gdzieś się z tego wąskiego układu z panem prezydentem Sutrykiem chciała uwolnić. To szkoda, bo uważam, że lista lewicowa rzeczywiście we Wrocławiu miałaby szansę na duże powodzenie i wprowadzenie naprawdę solidnej grupy progresywnych polityczek i polityków do Rady Mielibyście Miejskiej. Pewnie, no, wyobrażam tak sobie, że dużym sukcesem byłoby wprowadzenie jednego radnego z każdego okręgu, co by wam już pewnie dawałoby zdolność koalicyjną. Dokładnie. W Radzie Miejskiej, no ale to jest na razie political fiction. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o Karkonoski Park Narodowy, bo pan, Partia Zieloni, nie zajmujecie się tylko tym, o czym rozmawiamy dzisiaj w programie, ale wychodzicie też poza granice administracyjne Wrocławia do Karkonoszy. Tak. I co tam takiego się dzieje, co wy chcecie zrobić? Tu wspieramy zarówno mieszkańców Michałowic, którzy wystąpili z wnioskiem, inicjatywą o to, żeby poszerzyć Park Narodowy w okolicach Michałowic, jak również nasze jeleniogórskie koło Partii Zieloni, które no nie jest tak na tyle silne osobowo, żeby samodzielnie tu działać. Poza tym jesteśmy oczywiście we Wrocławiu, czyli w stolicy województwa, gdzie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, gdzie jest pan wojewoda i marszałek województwa, więc musimy tutaj wspólnie działać. Bardzo mocno wspieramy tę inicjatywę. Jest ogromna
ogromne zagrożenie dla Karkonoszy dzisiaj. To polega na absurdalnych planach burmistrza Szklarskiej Poręby, pana Grafa, budowy obwodnicy Szklarskiej Poręby, przecinającej okolice Kamieńczyka, która ma się wryć później w drogę pod Reglami i iść dalej jeszcze do góry. I to jest coś, co na zawsze przeobraziłoby krajobraz Karkonoszy, zniszczyłoby kultowy szlak, jakim jest droga pod Reglami. Pięknie dziękujemy tutaj mieszkańcom Michałowi za tę ich inicjatywę i wspieramy ich bardzo mocno w tej sprawie. I tu warto też powiedzieć, że niestety Regionalna Dyrekcja oczywiście nas popiera ten pomysł w sensie takim, że zadeklarowała wolę przekazania terenów do KPN-u, natomiast niestety walczy z tym w bardzo nieładny sposób nadleśnictwo Szklarska Poręba. Wiemy o tym, że nadleśnictwo kolportuje nieprawdziwe informacje na temat ograniczeń, które miałby ten park wprowadzić na przekazywanym terenie, czemu park wielokrotnie zaprzeczał, oraz również leśnicy, pracownicy lasów państwowych praktycznie sparaliżowali proces konsultacji społecznych na 400, niemalże 400 ankiet, 200 przyniósł ostatniego dnia pracownik lasów. Były wypełnione przez tę samą osobę, tylko były inne podpisy. Chodzili pracownicy lasów, straszyli ludzi parkiem i na koniec się okazuje, że porównując w ogóle KPN, bo tu lasy twierdzą, że one też się pięknie przyrodą zajmują. No nie jest to do końca prawda. W ciągu 50 lat istnienia KPN-u KPN wyciął mniej drzew niż nadleśnictwo Szklarska Poręba ma zaplanowane na lat 8. Panie Robercie, musimy kończyć, bo czas minął. Padły mocne zarzuty. Ja myślę, że możemy się jeszcze z Państwem umówić, z Panem Robertem w przyszłym roku na kontynuację tego wątku, bo on jest sam w sobie bardzo ciekawy, no a niestety nie zrobimy tego już dzisiaj, bo nie mamy czasu. Jasne. Panie Robercie. Dziękujemy w takim razie bardzo. Naszym gościem Robert Suligowski, współprzewodniczący Wrocławskiej Partii Zieloni, radny osiedlowy z Leśnicy. Dziękujemy. Dziękuję i pięknie. Do widzenia. Do usłyszenia, do widzenia.